Jak wygląda bliźniacze miasto Mławy? Co jedzą, czym się zajmują, jak spędzają wolny czas mieszkańcy Moskufo i co mogą tam robić także mławianie? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, odwiedzając Miejski Dom Kultury, gdzie lada moment zawisną fotografię ukazujące włoskiego partnera Mławy. Moskufo to niewielkie miasteczko, które leży w centralnych Włoszech, mniej więcej na wysokości Rzymu, tylko po stronie Adriatyku. Mieszkają w nim przesympatyczni ludzie, górale, którzy szukali jakiegoś miasta partnerskiego w Polsce. Mława im się spodobała i od 9 lat praktycznie tą swoją przyjaźń kontemplujemy. Moskufo istnieje na mapie Włoch jako miasto od XVIII wieku. To swego rodzaju centrum rolnicze, znane przede wszystkim z produkcji wyśmienitej oliwy. Tradycja ta sięga starożytności. Chcemy mieszkańcom przybliżyć to miejsce, jego mieszkańców, no i pośrednio także smaki Moskufo. Być może nie będzie to taki efekt, jakby się wydawało, nie będziemy czuć pewnie zapachu moskufiańskiej kawy i smaku tamtejszych ciasteczek, ponieważ fotografia jest jednak tą przestrzenią dwuwymiarową jedynie, ale chcemy przybliżyć mieszkańcom Mławy klimat Moskufo. Autorka większości zdjęć osobiście odwiedziła Moskufo, gdzie nie tylko miała okazję poznać mieszkańców, ale także spróbować specjałów kuchni oraz odwiedzić ciekawe zakątki. Zwracałam przede wszystkim uwagę na to, aby oddać klimat miasta. Nie tyle skupiać się tylko na doskonałych kadrach, chociaż mam cichą nadzieję, że takich też kilka się tam znajdzie, ale żeby oddać po prostu atmosferę tego miasteczka, które wcale nie jest senne, które jest fantastyczne, ma świetnych mieszkańców, niezwykle przyjacielskich i być może wybór zdjęć, których dokonałam, pozwoli w jakiś sposób oddać klimat Moskufo mławianom. Wernisaż wystawy fotograficznej odbędzie się w piątek 13 lipca o godzinie 14:30 w holu Miejskiego Domu Kultury w Mławie.